Okej, witam was po raz kolejny. Zagrajmy w Call of Duty. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze pamiętacie, że taka gra w ogóle była nagrywana. No cóż, przez jakiś czas miałem problemy z odpaleniem tej gry, jak i innych FPS-ów. Dzisiaj mogę śmiało stwierdzić, że problem ten został zażegnany. No więc postanowiłem dokończyć tę serię, no bo skoro powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Jedną kampanię mamy za sobą, mianowicie kampanię amerykańską, i teraz nadejdzie czas na kampanię brytyjską. Jaka to będzie runda? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo dopiero co przysiadłem teraz do następnego zapisu, jaki miałem. Cóż, obejrzymy na Gentlemen, pewno thus far you've been filmik, training hard at którego Exeter for nie a special będę purpose. This anulować, special natomiast purpose, obviously, has something to do with the capturing of the właściwie to British. jest taki pokaz I'm slajdów, about to tak, explain typowo a top wojskowy. secret material. If any of you blokes mention the word bridge outside of this room and I hear of it, and I will, we'll be RTU'd on the spot. The invasion of Europe will take place across five main beaches along the Normandy coast of France. Elements of the British Second Army will Misje strike raczej at tutaj Poland będą and Sword standardowe, Beaches, tak naprawdę along with the chyba 3rd Canadian najbardziej Infantry taka Division at Juno. wymagająca z To the misji, west, the znaczy z Yaks will take kampanii, to jest Newtok and kampania Bullhorn radziecka, Beach. gdzie Now the entire no, eastern flank of the żołnierze, invasion że will tak be się wyrażę, exposed with German oficerowie nie counter pieszczą attack się of the z nami, Calais tak jak Division. tutaj, Should the w tym Germans break przypadku, w through, przypadku they brytyjskiej i would very well amerykańskiej have tanks kampanii. rolling through Sword Beach and all the way down to Utah, wiping out Też the entire beach myślę, there. że miejscami jest ona Our trochę za task, trudna, no along with the ale rest of the jeszcze 6th potem Airborne zostaje Division, nam was to kampania secure that flank aliancka. at all costs by Wszystko w capturing swoim and holding czasie, key bridges oczywiście. along the axis of approach. D Company's objective is this bridge over the Okej, Caen misję z Canal. tym mostem pamiętam. Pamiętam, że Under miałem z cover nią of darkness, dość spore the glide problemy. post will put us down in the field next to the bridge. From there, we rush the Dzisiaj być Hobart and może jeszcze prevent the nagram Germans Age of from loading the Mythology, bridge. ale At least nie one jestem flared do gun will provide a końca base of fire while pewien, we flank it from both czy sides. to dojdzie do skutku. Once we've captured the bridge, Mam we dzisiaj od hold it prawda until trochę relief, wolnego czasu, which will take ale several hours. During that time, we may no cóż, find no, ourselves using the jednak Germans' głos own może po weapons jakimś against them. czasie So I siąść suggest you familiarize i to yourselves with the captured ones może we have znacznie on base. utrudnić sprawę. Good luck. Godspeed. Dismissed. No dobra, filmiku kończ się. O, jakbym mnie posłuchał. No wiecie, nowa kampania to i nowy nasz bohater. Jak grałem w tę grę tam w wieku bodajże 7-8 lat, to jakoś, wiecie, nie zdałem się za bardzo na historii i myślałem, że to wszystko jest jeden ciąg, w sensie jesteśmy zawsze tym samym bohaterem. No teraz oczywiście wiem, że tak nie jest. Ale to, co chyba już mówiłem wcześniej, bardzo fajna jest realistyka w tej grze. Jednak to jest dopiero pierwsza część Call of Duty, a już mamy przede wszystkim pokazane emocje tych zranionych żołnierzy, czy chociażby takie sceny, gdzie naprawdę czuć, że jesteśmy w samolocie. Teraz nie pamiętam, czy my wylądujemy, czy się rozbijemy. To mi też przypomina taką scenę z gry Halo, gdzie też lecieliśmy pod statkiem kosmicznym i było podobnie. Z tą różnicą, że Halo nie cierpię. Znaczy nie grałem w inne części, grałem tylko w jedynkę. Podchodziłem do niej 3 razy i za każdym razem nie chciało mi się już dalej grać. Chociaż za trzecim już tam wyszedłem trochę dalej. Ale jednak nie, jakoś mnie nie wciągnęła, choć sama postać Master Chiefa jest, no, na pewno bardzo ciekawa. Okej, turbulencje. No i w tym momencie przystąpimy do akcji właściwej. Co mamy do zrobienia? No więc, mamy oczyścić teren z przeciwników i jakoś dostać się do końca mostu. A, no i też musimy odwiedzić bunkier i zestrzelić tam naszych
nazistowskich przyjaciół, a raczej nie przyjaciół. Cholera. Nie o tym zobaczymy. Chodziło w ślad. Wszystko po prostu uniszczyło. Mam tutaj napisami zrozumienia. Dlatego od tego. Słuchajcie. Znaczy oczyścić ten, no, z ludzi, którzy tam znajdują. Aczkolwiek ci na zewnątrz też tutaj nam mogą zrobić nieco sprawę. Ostatnio odkryłem, że też strzelanie przyjaciół oczywiście kończy nam grę. Nie jest jakiś... nie jest jakieś wielkie odkrycie, aczkolwiek nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. Tu czasami, wiecie, przyjaciele się rzucają, więc podchodzą pod nasze naboje. Tak więc to nie zawsze może być nasza wina. Zwierzyczki postrzelam, zobaczę, może mi się uda z kogoś trafić. W sumie... Nie. Zapiszmy może grę. Ja sobie się jednak przejdę tutaj do miasta. Nie będę się bawić snajpera. Nie ma sensu. Znaczy, wiadomo, pewnie... Sens pewnie jest, ale nie ma tej zabawy z wkurzeniem przeciwników. Ja jednak jestem osoba przyzwyczajona do gier typu Sirius'a. No, wolę kościć przeciwników z bliska. A snajperkę ograniczać do całkowitego minimum. Dobra, tam się wyglisz. Okej, wejdźmy do okopów. Może coś nas tu czeka. Z tego co widzę, ubogie te okopy. Teraz tak, tam strzelał bodajże do mnie czołg, kapitan Price, dobra, idziemy do niego, muszę się oczywiście upewnić, że tu nikt już do nas nie strzela, nie jest to takie oczywiste, dobra, czołg nam znacznie utrudnia sprawę. No ale cóż, nie mam Panzerfausta, więc nie mogę go w ten sposób zniszczyć. Chyba, że właśnie kapitan Price ma taką możliwość. A, je raz dostałem. Sergeant, go back across. Get to their flak gun and turn it on that tank. Find Private Mills and take him with you. Get him to free up the bloody thing. Okej, czyli praktycznie poszedłem tutaj, żeby się cofnąć. Gdzie? Musimy tych każdych tancerz się pozbyć, póki mamy czas. Dobra, ja do niego oczywiście pójdę w momencie, kiedy skończył nas tutaj postrzegać. Tak, nie muszę nasuwać. Dobra, chyba został jeden, tak, tutaj jeszcze się podnosi, a jeszcze ten wchodzi, no, wyszedł, żeby umrzeć, dobra. No problem, I'll get it working, follow me. Widzieliśmy inżyniera, teraz... Nie wiem, co będziemy robić, czy nie pamiętam do końca. Ale to chyba mega... Cholera.
Idę tędy. W sumie czemu on idzie środkiem, nie mam zielonego pojęcia. A, właśnie. Musimy mieć dostęp do tego działka. Okej. No szybciej, bo mnie... Zabiją. Czekaj, czy na ludzi to też działa. Ale nie będę... Nie będę próbować. Jeszcze mi zabiją kogoś z drużyny. W sumie nie wiem, czy w tej grze można... Na przeciwnicy mogą zabijać naszych sprzymierzeńców. W tym sensie, że to jakby... sprawi, że nie ukończymy tej misji. Ale na wszelki wypadek trzeba się ubezpieczyć. Najgorsze jest to, że nie mam zbyt dużo życia. Tam ci szlaje też nie wiem czy. Jeszcze gdzieś tu są? Kryje się tu ktoś w ogóle? A, ta misja nie była taka trudna. Dobra, zagramy więc w jeszcze jedną, no bo czemu by nie? Ale może spróbuję... albo po prostu zróbmy w ten sposób. To jest... tutaj był filmik, to trochę trwało, więc... po prostu... zapiszę ten stan gry. I drugą misję zrobimy sobie w następnym odcinku. Chociaż ja wiem, czy to się opłaca. A, nie opłaca się, dobra. Robimy tak, jak powinniśmy robić. Dobra, jesteśmy we Francji. Okej, jaką mamy misję? To jest w sumie... A no nie, to jest w sumie ten sam most. Okej, muszę utrzymać most zanim... Czyli możemy się spodziewać... możemy się spodziewać ataków przyjaciół. Pytanie, czy będą mieli czołgi. No dobra, jesteśmy tutaj. No, gdzie są ci przeciwnicy? A, już wychodzą, widzę. Czają z zamurku. Po prostu podejdźmy do tego muru. A może to nie był dobry pomysł? Dobra, tu nie widzę, żeby ktoś był, więc może... Dobra, w ogóle chyba jestem na swojej pozycji, więc idę tędy. Co, chciałem się przydać, ale widocznie potrzebują mnie bardziej na wschodzie. A, może i nie. Nie wiem, ta gwiazdka tutaj gdzieś jest. O, oni strzelają, ja nie wiem za bardzo w kogo. Nie, tamten nie żyje. Wejdźmy do okopów, zobaczmy jak wygląda sytuacja. A, są jednak. Jeden stał. Drugi już pada.
Okej, teraz idą z tej strony, z tego co tutaj widzę. Więc... No cóż, przyłączymy się do strzału. Co tak do mnie strzelasz, co? Jeszcze ktoś tu się czai? Dobra, tam widzę, ktoś wychodzi z zakrzaków, ale nie mam możliwości w tej chwili go zastrzelić. Za bardzo wiem, czy to jest chodzi koniecznie o to, żebym to ja bym strzelał, czy miałam może coś, czegoś innego do roboty. Ale to jest napisane, żebym właśnie trzymał most i obronił to miejsce, więc... Nie ma konkretnych jakby takich poleceń, w sensie pójść dokładnie w takie miejsce. Mam po prostu obronić to miejsce, więc... Tylko dwóch żołnierzy to było, nie postarali się. To chyba ktoś powinien być. Błagam was, was jest dwóch. Was jest dwóch, a nie muszę się zdarzyć. Okej, mam pójść do karabinu maszynowego. Więc coś mi pozostaje, muszę wykonywać rozkazy. No ale chciałbym wejść tutaj. Cholera, chciałbym... No! Tak. Gdzie jest ten karabin? No, tutaj w ogóle się znajduje. Ktoś nie dała, co tu widzę. Tak, gwiazdka mi pokazuje tutaj, ale no... Tak, no nie widzę żadnego karabinu maszynowego. Jestem naprawdę ślepy. Nie, zawsze pamiętam, że z tą misją miałem problemy, że nie widzę. Dobra, tutaj już widzę, chyba to. A nie przymość się. Dobra. Wchodzimy i robimy rozpierduchę. A, ta broń jest oczywiście fajna, ale no cóż, tutaj nie bardzo możemy wycelować odpowiednio przeciwnika. Chyba. Aż cóż, że przynajmniej w górach teraz muszę jeszcze podnieść. Tak jest tak, że jak już przejmiemy nasze stery za karabinem maszynowym, to przeciwnicy nie mogą nas trafić. Otóż ta gra taka nie jest. Tutaj mogą nas trafić. No po prostu mogą nas trafić. Nie ma możliwości, żebyśmy byli nieśmiertelni, chyba że sobie piszemy kod. Tego nie polecam. Zwłaszcza jeśli ktoś nagrywa let's play. Później śmieszymy te filmiki, w których ludzie pokazują, jak pokonują bossa i używają przy tym kodów na nieśmiertelność. Okej, mamy czołg. Teraz pytanie, co ja mam zrobić, żeby... Mam zniszczyć czołg, fajnie, ale chyba nie za pomocą tego. Co mam zrobić? Gdzie jest... Tam jest czołg. Czy to nie pokazuje na czołg? Czy mówię, jest ten Panzerfaust? No okej, ale gdzie jest Panzerfaust? Chyba powinniśmy przejść na drugą stronę. A może i nie.
gdzie jest pancerz. Oj, pancerz. Ta gwiazdka mi pokazuje same nieprzydatne rzeczy. To, gdzie jest Luke? Ale zdaję sobie sprawę, gdzie jest... A, granat, tak? Tak się robimy. Dobra, za chwilę prawdopodobnie zginę i to będzie... koniec. No ale dobra, skoro... Bez sensu mi pokazuje, gdzie jest Joke. Powinien teraz pokazać, gdzie jest ten pancerz faktyczny. Cokolwiek ma pokazać. Cholera, ci żołnierzy mnie naprawdę nie można ich zróżnić. Aj, zginąłem. A, no nic, trzeba jeszcze raz. Co tym razem? Mam zniszczyć czołg znowu, to jest ta misja. Tym razem może nie popełnię takiego błędu. Najpierw musimy wykosić wszystkich niemców, którzy tutaj są. Potem ewentualnie będziemy mogli mówić o rozwaleniu czołgu. No wydaje... cholera, muszę się wyjść. Tutaj zabiliśmy ich. Tak jeszcze druga strona nam została, a tu będzie trudniej. Tu będzie o wiele, wiele trudniej. Weźcie coś zróbcie, też ich zabiliście. Nie, tylko ja. Dobra, jeden skoszony. Chociaż wstaje, wstaje. No, jeszcze się dobrze trzymasz, jak na strzał w głowę. No i teraz to jest ten moment, w którym na pewno zginę. Bo... co jak co, ale aktywnie to mi brakuje. Babo, o, w ostatniej chwili to będzie cudnie mi się udało. Choć nie zdziwię się, jeśli za chwilę zginę, no bo... trans do... cały czas mnie zastrzykują! Dobra, gdzie jest ten Panzerfaust? Powiedzcie. A co, myślałeś, że jak padniesz, to cię nie poznam? Okej, mamy pancerz Fausta, ale wymienimy go sobie na... znaczy, nie wymieniajmy karabinu, bo karabin jednak jest nam potrzebny. No i nie przeładowuję go tak długo. Nie, oni po prostu idą na tyły, żeby nas znowu dobić. Dobra, postaram się teraz zniszczyć ten czołg. Zostało nam niecałe pół minuty, żeby posiłki przyszły. No, ale się udało. A, co nie zmienia faktu, że nie mam za dużo życia. Mimo wszystko zapiszę grę. Okej, teraz mam im pomóc w oczyszczeniu tego miejsca. To ja już zrobiłem wcześniej. W końcu jakoś się musiałem tam dostać, nie? To na razie nie jest jeszcze aż tak trudno od żołnierzy, ale... no, ten rynek trzeba oczyścić. Czasami też nie do końca widać tych żołnierzy, jak się zlewają z tym otoczeniem. K
Dobra, idziemy do kapitana. No dobra. Dobra, mamy dwie misje za sobą kampanii brytyjskiej. No i cóż, na tym chyba skończę. Myślę, że te misje nie były aż takie długie. No i sami przyznajcie, że jednak toczyły się no, w tym samym miejscu, o ile się nie mylę. No, mimo wszystko dało się zobaczyć pewne zróżnicowanie i to nie tylko chodzi o to, że tam noc, dzień. Mówię o samej tam walce i misjach, które mieliśmy do wykonania. Tak więc ja się na razie z wami żegnam i zapraszam do kolejnego Let's Playa.